Dzień dobry, witam serdecznie w czwartek 29 grudnia. Witam Was słowami haseł biblijnych z naszej książeczki z Biblią na co dzień. W czwartej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, wierszu 19 czytamy: Czy Bóg powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? I z drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 19. Syn Boży, Chrystus Jezus, nie był równocześnie tak i nie, lecz w Nim było tylko tak. W naszym życiu często szukamy gdzieś drogi środka. Bardzo taką pożądaną cechą człowieka jest to, gdy jest on skłonny do kompromisów. I to jest cenne, i to jest wartościowe, gdy przy jakichś skrajnych postawach, z jakimi mamy do czynienia w codzienności, szukamy jakiejś takiej drogi, która być może nie zadowoli wszystkich, ale będzie jakimś takim pójściem w taką stronę, która będzie akceptowalna przez większość. To jest dobre, to jest cenne, ale jednak są takie chwile, są takie momenty w naszym życiu, kiedy trzeba jednak bardzo wyraźnie i mocno się zdeklarować. Dzisiejsze słowo mówi nam o Jezusie, dla którego tak znaczyło tak. Jezus nie szukał jakiegoś kompromisu, jakiejś drogi pośredniej między grzechem a zbawieniem, między łaską a potępieniem. Chrystus mówi tak, tak dla człowieka, tak dla życia, i On jest w tym bezkompromisowy. To przeżywaliśmy w święta Bożego Narodzenia niedawno, kiedy wspominaliśmy pamiątkę narodzin naszego Zbawiciela. To było Jego tak wypowiedziane dla mnie i dla Ciebie, dla każdego człowieka, by dać nam szansę, by dać nam zbawienie. I Chrystus mówi bardzo wyraźnie, że On nas wybiera. I to też jest taka wskazówka dla nas, że w tych kwestiach wiary, w tym, by mówić jasno i wyraźnie, co jest dobre, a co złe, w tym mamy szukać tej postawy, którą Chrystus nam pokazuje. On wypowiada swoje tak dla człowieka, dla każdego człowieka, bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz, jakie masz wykształcenie, co zadziało się w Twoim życiu. Chrystus mówi tak, daje szansę i też nas do tego zachęca, byśmy zdecydowanie opowiadali się po stronie tego, do czego Chrystus nas zaprasza, po stronie życia, zbawienia, łaski i miłości. Dobrego, błogosławionego dnia.